Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Marcin Gieracz i mam nadzieję, że przez najbliższe 10 minut postaram się przekonać Was do tej jednej, jedynej planszy, na której widnieje dla mnie bardzo znaczący symbol, hasło, tekst. Strategiem jest każdy. Teoretycznie łączą nas dwie rzeczy, praktycznie w sumie też. Od rana usłyszeliśmy 7 ciekawych projektów, w których zapał, przedstawicieli, emocje z tym związane i wiele innych kwestii były łączone z ich biznesami. Tak samo jak ja, na pewno wielu z Państwa dzisiaj nie jest. Ja byłem oceniającym, byłem mentorem, mogłem inspirować. Ale za chwilę każdy z nas, większość z nas, może być samemu tym startupem, bo każdego dnia rodzą się ciekawe nowe idee, które pozwalają tworzyć ciekawe nowe rozwiązania, produkty, usługi. W związku z czym to jest jedna rzecz. Druga to właśnie kwestia tego, że każdy z nas tym strategiem jest, bo każdego dnia planujemy, realizujemy jakieś swoje cele. Mam wrażenie, że z tego planowania nam coś wychodzi, coś nie. Jak nam coś nie wychodzi, to w jakiś sposób gdzieś tam modernizujemy, usprawniamy i jedziemy do przodu. Od 15 lat próbuję przekonywać z większym bądź mniejszym skutkiem, przede wszystkim z mniejszym skutkiem z uwagi na mentalność polskich przedsiębiorców, bo strateg to z agencji reklamowej, a ja się z tym nie zgadzam. Strateg to ktoś taki, kto codziennie usprawnia swój biznes, codziennie szuka inspiracji, codziennie, jak tutaj gdzieś dzisiaj rano było mówione, wstaje o 3 w nocy i z płaczem szlocha, że coś się nie udało, ale generalnie ma tą werwę, ikrę, dużo siły i energii do tego, żeby szukać rozwiązań. W związku z czym pozwoliłem sobie poprzez te moje doświadczenia z wieloma prezesami dużych spółek, z wieloma menadżerami spółek powstających, przedsiębiorcami startupów, z którymi też mam do czynienia, usnuć takie przekonanie w ich głowach, że dzisiaj nie wystarczy już zatrudniać takich ludzi jak ja, którzy urodzili się do tego, żeby być strategiem, którzy za wszelką cenę myślą jak Sherlock Holmes albo próbują nim się wręcz stać, tylko sami się muszą stać strategami. Bo tylko w ich głowach drzemie ten cały super istotny pomysł, który chcą wdrażać, realizować z pomocą inwestorów bądź sami. No i rozwijać rzeczywiście swoje przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że strategia de facto nie jest tylko i wyłącznie liczydłem. Jestem pałą, jeżeli chodzi o matematykę i wszelkie nauki ścisłe. Jestem absolutnym humanistą, ekstrawertykiem, a nie introwertykiem, jak przede wszystkim księgowi czy ludzie od rachunkowości. Ale de facto na samym końcu tak czy siak dotykam cyfr. Dotykam tej najważniejszej, która łączy to, co wydajemy, co jest kosztem uzyskania naszego przychodu i co jest najfajniejsze. Dotykam tych cyfr, które mówią, to jest nasz zysk. To jest efekt naszej pracy, efekt, który pozwala skalibrować biznes i uczynić go jeszcze większym z pomocą zewnętrzną bądź własną. Strategia odpowiada nie na pytanie, co chcemy zrobić, tylko na pytanie, jak to chcemy zrealizować. I powiem szczerze, że najbardziej mi brakuje i wśród moich klientów, i wśród osób, które przychodzą i chwalą się swoimi pomysłami, przekonują mnie czy firmy, z którymi współpracuję, ponieważ też mam taką możliwość i przyjemność współpracy z wieloma firmami, funduszami tak zwanymi, to zawsze brakuje tego, dobrze chłopie, świetnie, że masz marzenia, ale kiedy te marzenia zrównoważysz ze sprzedażą i powiesz mi choć trochę, zdradzisz choć trochę swojego planu i jak chcesz osiągnąć ten swój cel wyznaczony, będę ci bardziej ufał, będziesz dla mnie bardziej wiarygodny i tym samym dam ci swoje pieniądze, dam ci swój czas, swoje zaangażowanie, bo nie tylko o pieniądze przecież w tym wszystkim chodzi. Uknuliśmy w naszym zespole takich kilka test, takich kilka sformułowań, które odnoszą się do ja mam pomysł, ja jestem przedsiębiorcą, ja jestem startupowcem. Od 5 lat bardzo popularnie jest się nazywać w taki sposób i wymyślać, kreować nowe rozwiązania, które pokazują przede wszystkim obrazują kwestię ja, VS, mój potencjał i zaangażowanie.
coś niezmiernie ważnego, bez czego moim zdaniem żaden biznes nie jest w stanie, nawet najlepszy z super niszowym podejściem albo super odkryciem niszowym w rynku, nie jest w stanie się zrealizować. Czyli to, co mnie motywuje. Osobom, którym dzisiaj doradzałem, powiedziałem, nie myśl w kategorii 300 tysięcy, milion złotych albo ileś set tysięcy obrotu za 3 lata. Pomyśl o cyfrze, która będzie dawała ci motywację codziennej pracy, wstawania rano i zapinkalania, żeby budować ten swój biznes. Niech to będzie 8 tysięcy złotych, jeżeli to jest kwota, która zadowala ciebie świadomie do pracy na swoim, a nie na etacie. Co musisz zrobić, żeby zarobić 8 tysięcy złotych na swoim startupie? Ty jeden dzisiaj w pojedynkę, nie mając zespołu. Ile musisz przyciągnąć klientów? Jaką narzucić na marżę, czy na usługę, czy na swój produkt marżę? Jakie ponieść koszta, żeby tych 20 klientów weszło na twoją stronę internetową, skorzystało z twojej usługi, bądź kupiło z twojego e-sklepu dane produkty? Te 8 tysięcy przysłowiowe oczywiście w tej chwili wyznacza moment, w którym osiągam satysfakcję, motywację, zaangażowanie. Jeżeli chcesz to potęgować, to jest najlepszy moment, żeby udowodnić potencjalnemu funduszowi bądź inwestorowi zewnętrznemu po prostu, kto może dalej finansować twój rozwój, że masz już ten moment, osiągnąłeś ten moment krytyczny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, możesz rozwijać się dalej. Ale zacznij od małych kroków. Zacznij od takiego myślenia, bo to już będzie weryfikować, kto jest twoją grupą docelową, ile tak naprawdę musisz czasu poświęcić, jak to rozłożyć w harmonogramie, żeby ten pułap tych 8 tysięcy, załóżmy, odłożyć. Czyli ja, moje kompetencje i zaangażowanie. Druga kwestia to ja i moi konkurenci. Nie znalazłem przez te 15 lat, chyba że na chwilę, dosłownie na chwilę, taki mamy dzisiaj rynek, gdzie ktoś, kto wprowadza jakąś usługę, po 3 miesiącach najwyżej nie ma od razu zwrotki, podrobili nasz pomysł. Totalnie skopiowali, naśladują nas w działaniach marketingowych, mają ten sam wyróżnik. Tamtych to nie interesuje. Ja to przeżywam jako taki przedsiębiorca, prawda? W związku z czym ja i moi konkurenci zawsze muszę ścigać się z nimi, nawet jak ich jeszcze nie ma, to za chwilę będą krok przed nimi. To jest priorytet. To też jest myślenie strategiczne. Ja i mój klient. Bardzo dzisiaj dużo mówione było o tym w tej części porannej, że tak naprawdę nie twórz produktów, żeby je stworzyć. Nie twórz produktów po to, żeby spełniać swoje marzenia. Spełniaj marzenia swoich klientów, niech będzie, ale tak naprawdę spełniasz ich tylko i wyłącznie oczekiwania, pewne preferencje, sposoby kupowania. Możesz gdzieś tam dotykać tego, że coś, ktoś ogoli się dokładniej. Ktoś wypije napój, który będzie miał w środku nie tylko wodę mineralną, ale będzie tam dodatek magnezu. Różne rzeczy się dzisiaj wytwarza. Ale myślenie kategorią klienta jest dzisiaj jednym z najważniejszych elementów, które są w stanie zbudować trwałą przewagę na rynku, bo rozwiązujemy konkretne, doraźne problemy. Dlatego równoważenie sprzedaż marzenia powinno się odbywać na płaszczyźnie, jaki interes ma w tym ten klient docelowy, którego sobie wymarzyłem, że będzie kupował moje produkty w odpowiedniej skali. Co tak naprawdę mu oferuję? Jemu konkretnie? Czym mu pomagam? Rzeczy jest tutaj bardzo dużo do zrealizowania. Akurat takie fajne badania polecam shoppingshow.pl, gdzie przyglądamy się tym konkretnym, dokładnie, precyzyjnie cechom nabywczym polskich konsumentów, tego nowego pokolenia, co prawda, ale jest tam sporo ciekawych rzeczy. Ja i moje zasoby. Też dzisiaj o tym było bardzo dużo mówione. To też jest myślenie strategiczne. Ja dam radę w pojedynkę. Do pewnego etapu tak, ale moment, w którym to przejdzie i będzie już powyżej tych 8 tysięcy przysłowiowych, potrzebuje kogoś więcej, no bo więcej klientów. W pojedynkę obsłużę 20, ale przy 40 potrzebuje 2-3 kolejnych osób. Czyli umiejętność myślenia strategicznego w kontekście budowania dobrego zespołu. I chyba ostatnia kwestia, wcale nie mniej ważna, wizja. Tutaj też bardzo mocno podkreślano dzisiaj rano w tej części przedpołudniowej. Inwestorów trzeba zaczarować, bo jak zaczarujesz inwestorów te 3 minuty, będzie ci dużo łatwiej oczarować później swoich klientów, tych, którzy rzeczywiście będą już stukać paragony, kupując albo korzystając z twoich usług, albo kupując twoje właśnie produkty. Jak masz wizję, to tak czy siak strategiczne myślenie będzie mimo wszystko elastycznego dostosowywania się i pewnych zmienności na rynku, będzie w jakiś sposób dawać ci wielokrotnie większą szansę do osiągnięcia swojego celu. Kończąc ten krótki wywód,
można scharakteryzować stratega takimi czterema słowami. Strateg to doskonały obserwator. Powiedziałem na początku, że każdy z nas dzisiaj, co nas łączy, dzisiaj jest oceniającym, dzisiaj tutaj sobie stoję przed wami, ale jutro mam fajny pomysł i chcę go zrealizować i zamieniam się w tych, którzy dzisiaj będą oceniani i na końcu ktoś z was wygra. Czyli jutro mogę być jednym z was. Wy jutro możecie być na moim miejscu i chwalić się tym, jak wam się udało przez te ciężkie ostatnie miesiące czy lata dopnąć swego i dzielić się swoim doświadczeniem, czego oczywiście wam życzę. Czyli obserwator. Obserwator to ktoś, kto widzi, szuka pewnych szans, możliwości na rynku. Gdzie je znajdzie? W hipermarkecie, w galerii handlowej. Na pewno nie siedząc za biurkiem jako marketer, sprzedawca, jeżdżący po rynku. Tam ich nie znajdzie. Tam nie ma inspiracji, bo tam nie ma klientów, tam nie ma interakcji. Produkt, półka, emocje klienta. Oczywiście to tak między innymi. Strateg to odkrywca, tak? Czyli ktoś, kto faktycznie widzi i dostrzega z tych wszystkich rzeczy, z którego zainspirowały usługę bądź produkt, czyli robi coś z niczego. Pomysłów mam całe mnóstwo od moich różnych ciekawych klientów, którzy przychodzą, bo i w takiej właśnie tej niskiej półce się teraz zajmuje moja firma i pomagamy takim startupowcom. Mógłbym tu kilka przywołać, nie ma na to czasu, ale jestem pełen wrażenia i z drugiej strony nadziei, że naprawdę przed nami duże możliwości rynkowe związane i z technologią, i z wieloma innymi elementami, które na tym rynku bardzo, bardzo mocno ułatwiają wchodzenie nowym firmom. W końcu strateg to lider. Było dzisiaj też o tym mówione w tej przedpołudniowej części przywództwo. Tak? To lider, który faktycznie da nadzieję tym inwestorom, że KPI, które trzeba podnieść za chwilę razy 3, bo dajemy ci 4,5 miliona złotych, ten człowiek jest w stanie osiągnąć. To też są cyfry, o których wielokrotnie się zapomina, używając bardzo ładnie brzmiących słów marzenia. Ale tak naprawdę te marzenia na samym końcu dla inwestora są tylko i wyłącznie cyframi. Jeżeli chcecie się rozwijać i działać w taki sposób, to próbujcie te marzenia ubrać w konkretne cyfry. I ostatnia kwestia, tu bym powiedział, chyba najważniejsza dla mnie. Strateg to krytyk. Łącznie z tym, żeby powiedzieć samokrytyk. Codziennie rano wstaję i zastanawiam się, co jeszcze mogę udoskonalić w tych rzeczach, które robię. Co jeszcze lepszego mogę napisać w artykule, który gdzieś tam ktoś zamówił ode mnie i będzie chciał go opublikować. Samokrytyka, ja to też nazywam kwestią związaną z polemiką taką wewnętrzną w zespole, który pracuje nad danym projektem, żeby tak naprawdę usiąść i nie szukać tego sukcesu, bo do tego jest nam najbliżej, tylko szukać wąskich gardeł, dziur w całym, co nam jeszcze gdzieś nie gra, co nam na sercu jeszcze nie leży w tym danym projekcie. Pierwsze moduły, które w ogóle robimy z klientami, odpowiadając sobie na pytanie, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być, to nie jest pytanie, gdzie chcemy być i walka z tym, gdzie my chcemy być. No to snujemy marzenia właśnie. Tylko dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy? Dlaczego potrzebujemy w tym miejscu takiego człowieka jak strateg, żeby się znaleźć w tym miejscu? To jest najważniejsze. Gdzie jesteśmy i dlaczego tu się znaleźliśmy? Czyli skupianie się na istocie tego, co do tej pory działało i co oczywiście w jakiś sposób przestało działać. Przestało działać, no bo się zmienia cały rynek, bo się zmieniają konsumenci, załóżmy, digitalizują się, komórki są tego najlepszym przykładem, etc. Takim pierwszym krytycznym momentem tak naprawdę dobrego startupowca z wizją, dobrego krytyka, dobrego stratega i tak dalej, mimo wszystko tak czy siak na samym końcu będzie moment, w którym podpiszę umowę z inwestorem, a na samym końcu zrozumie, co podpisał. Zostawiam was z takim powiedzeniem dziekana Rotman School of Management, który parafrazując oczywiście jego słowa, że dzisiaj nie każdy powinien tych strategów mieć wokół siebie, tylko właśnie tym strategiem się stawać. Jako krytyk, obserwator, odkrywca, lider, przywódca swojej firmy, biznesu, załóżmy kiedyś dużej korporacji, czego wam mocno życzę. Każdy jest strategiem. Dziękuję bardzo.